Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Zbyszek Zaborowski, wiceprzewodniczący SLD, jest naszym gościem. Po raz drugi dzień dobry. Witamy Państwa również po raz wtóry. Witam Państwa w internecie. Panie przewodniczący, Pan rozumie ten fenomen Roberta Biedronia? No, polska polityka jest podzielona na dwa wrogie plemiona i pomysł, aby spróbować zdystansować się wobec obu, jak się okazało, chwycił na scenie politycznej. No, w dodatku trzeba docenić kwalifikacje medialne, wręcz showmana w przypadku Roberta Biedronia. Bo sposób budowy programu, a zwłaszcza jego prezentacja, wskazuje na ogromne kwalifikacje aktorskie. No, zanim Biedroń ten program ogłosił, zanim pokazał ludzi, no to miał już ze dwa razy więcej poparcia w sondażach niż sędziwy SLD. No tak, może nie dwa razy, ale faktycznie ostatnio dynamicznie rośnie to poparcie. Sam jestem ciekaw, jak ten fenomen się zakończy. Czy z tego wyrośnie poważne ugrupowanie, czy też będzie to efemeryda jednego sezonu, jak w Polsce już było kilka razy ostatnio, że wspomnę Ruch Palikota, Nowoczesną. Wygląda na to, że również Pawła Kukiza, część wyborców myślących antysystemowo, ciągle szuka nowej platformy wyborczej dla siebie i tym razem ukochała Roberta Biedronia. Ale my mamy poważny dylemat, ponieważ no, albo wybierzemy tą opcję szerokiej koalicji, wtedy Biedroń może zagospodarować również część naszego elektoratu, niezadowolonego z porozumienia z tak zwanymi liberałami, albo no, będziemy konsekwentnie budować to lewicowe porozumienie, ale w związku z tym, że Robert Biedroń chce się sprawdzić, może się okazać tak, że głosy się podzielą i że w wyborach europejskich, a później w parlamentarnych, no, utrzyma się władza Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj musimy to rozstrzygnąć, pewnie wybierzemy w sobotę na konwencji. Czy to z powodu tylko zdolności aktorskich, gdy ludzie myślą o nowej jakości, o alternatywie, to widzą uśmiech Roberta Biedronia, a nie Włodzimierza Czarzastego? Ja nie chcę się wdawać w dywagację co do osobistych zdolności. Doceniłem już zdolności Roberta Biedronia. Oczywiście tam jest również warstwa programowa. Ja jej, broń zazdrości Boże, pan tej warstwy programowej partii Wiosna? Nie lekceważę. Nie mam czego zazdrościć, ponieważ nasz program jest znacząco lepszy i trwale prezentowany. Ale problem polega na tym, że ludzie odbierają nowości i w dodatku podane w tak przystępnej formie. Lewicowi przecież komentatorzy mówią, że Biedroń zebrał takie nowoczesne, współczesne, lewicowe postulaty jako pierwszy i opowiedział o nich wyborcom. No, to jest absolutnie nieprawda, no, ponieważ o świeckim państwie mówimy od początku, nawet próbując realizować te postulaty, kiedy byliśmy u władzy. Próbując, panie przewodniczący, do 100 lat macie ten program, macie to spisane na kamiennych tablicach, rządziliście nawet kiedyś i co, nic się nie udało. Tak jest. No, nikomu w Polsce się nie udało, więc zobaczymy, komu się uda w przyszłości. Co do kwestii płacy minimalnej, no to trąbimy o tym na okrągło, ale to jakoś nie tak chwyta jak u Biedronia. Może Biedroń ma lepszą trąbkę. Jeżeli idzie o porównanie płacy minimalnej do płacy średniej, to dążymy do tego, aby to było 50%. Biedroń poszedł 60%. Daj Panie Boże. I tak dalej, i tym podobne. Ale są tam również rzeczy absurdalne. Na przykład? Banialuki. No, ta teza o tym, że zrobimy transformację energetyczną do roku pańskiego 35 roku, no życzę wszelkiej pomyślności. Tylko dzisiaj 80% polskiej energetyki opiera się na węglu, 70% ciepłownictwa i to wymaga nakładów, żeby zmienić polską energetykę i ciepłownictwo zupełnie tak, jak zakłada, rozumiem, likwidacja kopalń. A może trzeba kogoś odważnego, wyrazistego. PKB. To są takie pieniądze, panie redaktorze. Ja bym wolał, żeby moi młodsi koledzy pokazali, co trzeba zrobić. A uważam, że trzeba zrobić
I to od zaraz siąść razem, jak tą niską emisję zwalczyć i tą z tych kopciuchów w naszych miastach i miasteczkach i tą z rur naszych samochodów, zwłaszcza te stare diesle, no przecież to truje ludzi. Elektrownie akurat są nieźle zabezpieczone filtrami, odsiarczanie zostało zrobione. Oczywiście trzeba zmieniać energetykę, ale tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Tak, z dnia na dzień. 16 lat to jest... To są, ja rozumiem, że w SLD 16, jest mgnienie. Proszę pana, 16 lat. Żywotność bez modernizacji elektrowni to jest jakieś 30 lat. No właśnie wybudowano kilka nowych. Kto i skąd weźmie te pieniądze? Tu byłby potrzebny specjalny plan Junckera specjalnie dla Polski. Ale oczywiście zakładajmy fotowoltaikę. Ten wiatr trzeba zaprząc do energetycznej pracy. Oczywiście mamy rzeki nie w pełni jeszcze wykorzystane. O geotermii mało kto mówi. No, na sąsiedniej Słowacji te źródła są mocno wykorzystane. U nas w zasadzie tylko na Podhalu. Panie przewodniczący, zróbmy to wszystko, ale nie zaczynajmy od straszenia górników, że im skasujemy miejsca pracy. Zwłaszcza, że dzisiaj kasacja, likwidacja kopalń oznacza po prostu, że pożywią się Rosjanie, Amerykanie, może proszę, Kolumbijczycy, Biedroń, Australijczycy. Biedroń powiedział dzisiaj o zamknięciu rośnie kopalń, dynamicznie import zamknięciu węgla. Zamknięciu kopalń 16% w kolejnym sondażu SLD gdzieś w okolicach progu wyborczego. No nie przestraszył tym. Ale panie redaktorze, jakoś. Ja nie mówię, że przestraszył większość wyborców. Ja się wręcz obawiam, że większość wyborców nie zdaje sobie sprawy, na czym polega transformacja energetyczna. Ja nie chcę używać tego wyświechtanego sloganu, że warszawiacy uważają, że prąd jest z gniazdka. No ale myślę, tak, że na Śląsku tak ludzie nie uważają i wiedzą, skąd prąd się bierze. A my mamy tylko węgiel. Jeżeli idzie o bezpieczeństwo energetyczne, gazu mamy tyle, co kot napłakał, importujemy. Chcemy się teraz uzależnić od węgla rosyjskiego, również zmieniając zaopatrzenie w gaz. To samo z ropą naftową. Nawet jak zbudujemy to OZE do końca, to tak jakiś stabilizator systemu tak, jest potrzebny. Konwencjonalne, oczywiście. A hutnictwo, no węgiel koksujący. Z tego już się Biedroń trochę wycofuje. No, więc... Zamykanie Jastrzębskiej Spółki, która przynosi znowu złote jaja, prawie jak miedź, no to jest kolejny absurd. A co z przemysłem karbochemicznym? Ja bym upraszał kolegów, żeby nie robili ludziom wodę z mózgu, podobnie jakby nie, żeby nie robili wody z mózgu, że można ten program socjalny sfinansować opodatkowaniem kościoła. Oczywiście no, 140 milionów funduszu kościelnego dobrze skasujemy. Proszę bardzo, opodatkujmy tace, proszę bardzo. Wyprowadźmy religię ze szkół, no to jest jakieś 1,4 mld. No trochę brakuje. No, tutaj ludzie zobaczymy, na dłuższą metę no, nie uwierzą w takie cuda, ponieważ wiedzą, że tych księży no, jest kilku w parafii, no, a tych potencjalnych emerytów po 1600 z gwarancją obywatelskiej emerytury i tych, którzy liczą na płacę minimalną na poziomie 2700 jest znacząco więcej. Proponowaliście Biedroniowi wspólny start, wspólną listę do Europarlamentu, czy tak po prostu mu przypominaliście jego miejsce w partii dawne? Rozmowy toczą się cały czas, na dzisiaj nic z nich nie wynika, ponieważ Biedroń nie jest zainteresowany wspólnym startem. Robert Biedroń oświadczył, że musi się sprawdzić, że po wyborach, przynajmniej miesiąc temu jeszcze deklarował, że po wyborach europejskich usiądziemy na nowo i zastanowimy się, jak w wyborach parlamentarnych. Pan gdyby zakładał razie... nową partię, to oczywiście od razu w pierwszych wyborach przyszedł pan do SLD i poprosił o miejsce na liście, tak? Ja zakładałem nową partię ostatnio w 90 roku, więc trudno mi na pańskie pytanie wprost odpowiedzieć. Ale jeżeli poważnie myślimy o przyszłości polskiej lewicy, której nie ma na dzisiaj w parlamencie, to dobrze byłoby zjednoczyć wszystkie siły i my jesteśmy otwarci na rozmowy, na lewica współpracę. Startowała, w których wyborach udało się zjednoczyć wszystkie siły lewicowe? No, bo nie ja pamiętam. Nie wiem, czy pan pamięta, ale była taka partia Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej, która utworzyła Sojusz Lewicy Demokratycznej z kilkudziesięcioma podmiotami i nawet to ugrupowanie wygrało wybory. Nigdy nie były to wszystkie, zawsze
Unia Pracy, jak nie Unia Pracy, to Palikot, Razem, SDPL. Ostatnio było Razem z Unią Pracy. Ale bez Palikota. I w 2001. Palikot to raczej, jeżeli coś można powiedzieć o tym ugrupowaniu, poza tym, że było antysystemowe, to było progresywne, tak? Oczywiście Biedroń też unika sformułowania lewica, więc czy na przyszłość wykluje się z tego poważne ugrupowanie lewicowe, czy będzie to kolejna progresywna efemeryda, tego jeszcze nie wiemy. Przekonamy się, myślę, w ciągu kilku lat. Pan tu o kolejnym jednoczeniu sił lewicowych, a sędziwy SLD na stare lata postanowił zostać, nie wiem czym, przystawką Platformy Obywatelskiej? Panie redaktorze, jak powiedziałem, to jest trudna decyzja. W naszym gronie jest dużo wątpliwości. Część kolegów uważa, że trzeba budować konsekwentnie tożsamość lewicową i były prowadzone rozmowy i z partią Razem, i z Zielonymi, i oczywiście z Unią Pracy, którą pan wymienił, no ale jednocześnie były prowadzone rozmowy o dużej koalicji, były prowadzone rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym i wszystkie te opcje jeszcze leżą na stole, acz Narada Przewodniczących uznała, że i nasi byli premierzy, którzy spotkali się razem z ministrami spraw zagranicznych. Oni działali na własną rękę, czy nie pozostawili wam wyboru, konsultacji czy to była przemyślana strategia? Z przewodniczącym Czarzastym wykonali apel do wszystkich ugrupowań. No i patrząc z punktu widzenia celu, jakim jest zwycięstwo w wyborach europejskich, no ta opcja w większości wydaje się najbardziej skuteczna i racjonalna. W sobotę to przypieczętujecie, tak? Prawdopodobnie, ale nie chcę przesądzać przed sobotą. Przyjadą do Warszawy delegaci z całego kraju i będą decydować o wyborze drogi. Jak mówię, ta opcja jest najbardziej prawdopodobna, bo do większości przemawia fakt, że jeżeli idzie o wybory europejskie, najlepiej zrobić szeroką koalicję, która zatrzyma to eurosceptyczne rządzące Polską ugrupowanie, które przynosi szkody Polsce na arenie międzynarodowej. Nie tylko w Europie. Dzisiaj mamy znowu namacalny przykład, że słuchając naszego nowego wielkiego brata z oceanu, organizujemy konferencję bliskowschodnią w Warszawie, którą większość krajów naszych sojuszników z Europy Zachodniej de facto bojkotuje. Na której priorytetów międzynarodowych, chcemy omawiać, no właśnie ja neguję takie podejście do sprawy. Jeżeli chcemy się przysłużyć pokojowi na Bliskim Wschodzie, no to trudno rozmawiać o rozwiązaniach pokojowych bez udziału Iranu. Jeżeli nie zaproszono Iranu do Warszawy, jeżeli szefowa dyplomacji europejskiej nie przyjeżdża do Warszawy, bo uważa, że to jest humbug, no to coś jest nie tak. No nie wystarczy uzgadniać, tak jak było przed 90 rokiem, polityki zagranicznej z jednym wielkim bratem. Panie przewodniczący, to porozumienie, ta koalicja, to co dziś nazywa się koalicją europejską, to tylko w wyborach do Europarlamentu, czy jesienią w parlamentarnych krajowych również możliwe? To zależy, jak te wybory europejskie wyjdą. W partii wstępnie uzgodniliśmy, że czeka nas referendum wewnątrzpartyjne między wyborami europejskimi a krajowymi o formule startu, ale moim zdaniem zwrotnice są ustawiane teraz. Jeżeli powstanie szeroka koalicja europejska, to ona będzie zbudowana w praktyce również na wybory krajowe, które są najważniejsze. Włodzimierz Cimoszewicz do tego namawiał. Tak, on pierwszy rzucił ten pomysł, że na wybory europejskie koalicja europejska, a na wybory krajowe pod hasłem konstytucja też wspólna lista. No, system wyborczy, który swego czasu w Polsce wprowadzono z tym przelicznikiem Donta, preferuje zwycięskie ugrupowania, więc jeżeli się poważnie myśli o odsunięciu PiS-u od władzy, no ta opcja wydaje się najbardziej racjonalna. Z własną tożsamość schować no właśnie, na półkę. Tu jest problem i ja sam jestem wewnętrznie rozdarty w tej kwestii, bo obawiam się, że
takie funkcjonowanie w szerokim porozumieniu na dłuższą metę może skutkować powstaniem w Polsce dwublokowego systemu i bez zmiany konstytucji, bez zmiany systemu politycznego formalnie, no powstanie w praktyce nowy system polityczny, a moim zdaniem to wzmocni znowu pozycję władzy wykonawczej, przewagę jednego ugrupowania politycznego. Do tego takie dwublokowe systemy prowadzą. W Polsce i tak kontrola parlamentu nad władzą wykonawczą już jest iluzoryczna. Latami ją osłabiano. W momencie, kiedy jeszcze przewodniczący partii, ale teraz jest podobnie, był szefem rządu, teraz przewodniczący partii steruje z tylnego siedzenia i bez jego ostatecznego imprimatur nic w Polsce się nie dzieje. Jest jeszcze jedna kwestia, oczywiście, bo tutaj konstytucja i wartości, ale Grzegorzowi Schetynie to może chodzi przede wszystkim, żeby SLD wylądował w brzuchu Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, o co chodzi do końca Grzegorzowi Schetynie. Nowoczesna mogłaby o tym coś powiedzieć. Moim zdaniem to był błąd, który utrudnił Schetynie tworzenie tego porozumienia na wybory europejskie. To taki zamach na niezależność Nowoczesnej jakby trochę spłoszył również innych potencjalnych koalicjantów. Mam na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe. Będzie w koalicji europejskiej czy nie? Zobaczymy. Koledzy jeszcze się zastanawiają. Na razie powiedzieli mówi, że nie jestem we Wrocławiu jestem zwolennikiem koalicji. Szerokiego porozumienia, ale nie w ramach koalicji europejskiej. No, ja myślę, że koalicję można skutecznie tworzyć, traktując wszystkich partnerów właśnie jako partnerów, no to a nie potencjalne przystawki. A propos partnerstwa, panu tego sformułowania. Które miejsce wynegocjowaliście, rozumiem, Markowi Baltowi na Śląsku do Europarlamentu, który będzie startował, miał zamiar przynajmniej? Panie redaktorze, wszystko po kolei. Najpierw potrzebne są decyzje polityczne o formule startu w wyborach, a potem będzie uzgadnianie list. To jeszcze jest przed nami i to nie są zamknięte, nie tylko niezamknięte rozmowy, ale one nie weszły jeszcze w decydującą fazę. Piąte, szóste miejsce to będzie zadowalające, myśli pan, dla przewodniczącego Balta? Ja nie chcę wypowiadać się za przewodniczącego Balta, ale z punktu widzenia formacji, która tworzy ugrupowanie, mogę powiedzieć, że z pewnością nie byłoby zadowalające i myślę, że w związku z tym takich propozycji nie będzie. Zbyszek Zaborowski, wiceprzewodniczący SLD, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia.